Gorzkie żale to nabożeństwo typowo polskie. Tam, gdzie są Polacy, tam jest śpiewane, nawet gdy jest śpiewane w innych częściach świata. Jak wiemy, powstało ono tutaj, w Warszawie. W 1707 roku po raz pierwszy zostało odśpiewane w kościele ojców misjonarzy, w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. I to nie przypadek, że stamtąd pobożne bractwo, które chciało bliżej poznać Jezusa, a przede wszystkim Jego niezwykłą miłość Boga człowieka, rozprzestrzeniło to nabożeństwo na cały nasz kraj. Dotknęło ono serca Polaków bardzo mocno, dlatego że może w tych sercach właśnie, znękanych tyloma wojnami, niebezpieczeństwami, ale także grzechami, zdrady, nienawiści wzajemnej, może te serca tęskniły za poznaniem Boga, który jest miłością. I dlatego to nabożeństwo ma takie dwie zasadnicze cechy. Z jednej strony jest płaczem nad duszą człowieka. Z jednej strony jest płaczem nad naszymi grzechami. Siostry i bracia, w Wielkim Poście nie ma chyba nic ważniejszego, niż mówić moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Serce człowieka bowiem nie jest sercem niepokalanym. Serce człowieka może zostać tylko oczyszczone wtedy, kiedy człowiek przyznaje się do własnych grzechów. Jesteśmy winni. Jesteśmy winni względem drugiego człowieka, względem samych siebie, a przede wszystkim względem Boga, ponieważ nie odpowiadamy na Jego nieskończoną miłość. Serce człowieka dotknięte grzechem bardzo często zamyka się i twardnieje. I dlatego w gorzkich żalach śpiewamy: gorzkie żale, przybywajcie, serca nasze przenikajcie. Serca nasze przenikajcie. Mówimy o tym, że serce zamienia się w twardą opokę. I właśnie ta żałosna pieśń, śpiewana Jezusowi, który za nas poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, ma rozbić tę twardą skałę, jaką staje się ludzkie serce bez Boga. Drugim wątkiem gorzkich żali jest właśnie wątek miłosny. Wątek miłosny. Gorzkie żale są płakaniem. Tak jak się to mówiło w staropolskim języku, są płaczem nad Chrystusem, który umiera. Ten płacz jest wyrazem, siostry i bracia, zawsze niezwykłej miłości. I to miłości takiej, w której człowiek odnajduje siebie. My nie jesteśmy stworzeni do samoistnego życia na tym świecie. Jeśli tak się dzieje, znika natychmiast nadzieja z naszego życia. I dlatego ten pobożny śpiew, żałosny i żałośliwy śpiew przed Chrystusem, który idzie na mękę, który upada pod krzyżem, który jest krzyżowany, śpiew razem z Matką Chrystusa, jest śpiewem, który ma poruszyć nasze serca. Jezus musi zostać najważniejszą miłością człowieka. I ten oblubieńczy stosunek do Boga, to zakochanie się w Chrystusie, zupełnie tak, jak to było w czasach pierwszych chrześcijan, którzy odznaczali się nie tyle pobożnymi modlitwami, choć je odprawiali, ale przede wszystkim nieustannym skoncentrowaniem na miłości do Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie, to było ich charakterystyką. I właśnie śpiewając te gorzkie żale nad Jezusem umierającym z miłości do nas, ma obudzić w nas na nowo, ożywić ten żar miłości do Boga. Siostry i bracia,
Gorzkie żale śpiewamy zawsze przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, przed chlebem życia. Rzeczywiście chrześcijanie, dzięki Jezusowi, który zostawił nam Eucharystię, chrześcijanie patrzą nieustannie w chleb, który znajduje się w monstrancji. Chleb bowiem to po prostu nasza codzienność, pokarm naszego życia. Za tym chlebem Polacy przez wiele lat, tysięczne razy wyjeżdżali nawet do obcych krajów po to, aby na ten chleb zarobić. Były takie czasy, w których nie mogliśmy zbierać dla siebie chleba. Ale dzisiaj, kiedy Europa znajduje się we względnym dobrobycie, siostro i bracie, dzisiaj tego chleba brakuje w wielu częściach świata. Papież Franciszek niedawno odwiedził Syrię, gdzie ludzie nie mają chleba, zwyczajnego chleba. Nie mają szansy w wielu wypadkach na przeżycie. Ale jest też Jemen, dotknięty głodem i bratobójczymi walkami. Jest też Liban, dla którego wysyłamy chleb. Wysyłamy naszą zbiórkę pieniędzy po to, aby dać innym chleba. Ten chleb dla nas jest podstawą naszego życia. Jest tym chlebem, który umożliwia nam egzystowanie na tym świecie, realizowanie własnych zamierzeń, potrzeb. Chleb jednak, ten zwykły, codzienny, dla nas wszystkich jest tylko przedłużeniem życia, aż do śmierci. Zanim wielu ludzi dzisiaj ubiega się tak mocno, że właściwie zapominają o sensie swojego życia. Chcą tylko przedłużyć jak najdalej datę swojej śmierci. Dla tego chleba trudzą się. Dla bogactwa doczesnego zabijają całe swoje życie, sprzedają go wręcz. I dlatego Chrystus daje nam chleb na życie wieczne. My wpatrujemy się tutaj nie tylko w chleb doczesny, ale ten chleb w rękach prezbitera staje się dzięki Duchowi Świętemu chlebem życia wiecznego. I właśnie o to życie wieczne chodzi nam dzisiaj najbardziej. Żyjemy w czasach, w których doświadczamy kruchości tego życia tak, jak już dawno na tej ziemi żeśmy nie doświadczali. Zobaczmy, cały świat został rzucony na kolana przez coś tak małego, przez tak małego wirusa, że potrzebujemy mikroskopu, żeby go zobaczyć. Coś tak niewielkiego rzuciło na kolana ludzi na całym świecie. W ten sposób Bóg przemawia do nas, daje nam znaki, po co? Po to, abyśmy zobaczyli, że nie samym chlebem żyje człowiek, że człowiek żyje Słowem Bożym, tym Słowem, które potrafi uczynić ze zwykłego chleba, upieczonego przez siostry zakonne, potrafi uczynić chleb życia wiecznego. Wydaje się, że ta sytuacja, w której dzisiaj żyjemy, zresztą już drugi rok, właściwie przez ostatnie lata nie mogliśmy sprawować tak, jak zwyczaju mieliśmy tych świętych obrzędów Wielkiego Tygodnia. Uświadamia nam, że ten świat doczesny, że ten trud o chleb doczesny, powszedni, nie jest najważniejszym trudem, bo nasze życie zmienia się i rozpada się w pył. To doczesne życie, ten doczesny trud człowieka, który czasem jest tak wielki, że człowiek zapomina o wszystkim, tylko chce zarobić na ten codzienny chleb, jest trudem zbytecznym w porównaniu do tego trudu, jaki powinniśmy podejmować każdego dnia i jakim jest trud
rozpoznania w chlebie eucharystycznym chleba życia wiecznego. Nasze gorzkie żale muszą być, bracia i siostry, czynnością wiary. Czynnością, w której my dotykamy naszych serc, bijemy się w nasze serca. Powinny być czynnością, w których chcemy obudzić te serca do tego, aby nie tylko o ten chleb doczesny ludzie troszczyli się dzisiaj na tej ziemi. Zwłaszcza wobec tych wielkich znaków, jakie towarzyszą naszemu życiu. Ale by troszczyli się o chleb życia wiecznego. Człowiek bowiem nie został stworzony przez Boga tylko po to, żeby pożył te kilkadziesiąt lat na tej ziemi. Człowiek nie został stworzony po to, żeby użył trochę tego życia, żeby zrobił karierę, kupił samochód, wybudował dom. To wszystko za mało. Człowiek został stworzony przez Boga, dla Boga. Stąd też nie znajdzie nigdy pokoju. Nie znajdzie pokoju wiecznego, troszcząc się tylko o ten chleb doczesny. Chleb życia jest naszym przeznaczeniem. Siostry i bracia, dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień. Tydzień, w którym my, chrześcijanie, nie robimy nic innego, tylko próbujemy kontemplować miłość Boga do człowieka, który stał się ziarnem, które zostało zmielone przez cierpienie krzyża, aby móc stać się chlebem życia wiecznego dla wszystkich nas. Ostatecznie zmartwychwstanie, do którego przygotowywaliśmy się przez 6 tygodni Wielkiego Postu, zmierza właśnie do tego, aby Chrystus stał się chlebem powszednim naszego życia. Tym chlebem, który daje życie wieczne, który nasyci nas do głębi naszego istnienia. Uderz, Jezu, bez odwłoki w twarde serc naszych opoki. Twarde serc naszych opoki. I daj nam tę miłość, która sprawia, że nasze życie już teraz staje się życiem wiecznym. Amen.